Jest taka zasada w czytaniu tekstu Pisma Świętego i nie tylko, że należy najpierw wyłowić słowa, które dotyczą jednej dziedziny, takie, które wskazują na temat, albo słowa, które po prostu da się policzyć, że to one właśnie dominują w tym tekście. Można było gdzieś usłyszeć tekst bardzo wyjątkowy, bo w czterech zdaniach było aż 10 razy użyte słowo, które ma rdzeń miłość. Albo czasownikowa forma grecka, agapao, albo też rzeczownikowa forma agape. 10 razy na 4 zdania. Nie ma co do tego wątpliwości, że miłość jest tematem tego fragmentu pierwszego listu świętego Jana, apostoła. W tym dzisiejszym czytaniu mogliśmy też usłyszeć, co się wydaje wręcz być definicją Boga. Bóg jest miłością, bynajmniej nie na odwrót. Gdyby ktoś powiedział, że miłość jest Bogiem, popełnia straszliwą idolatrię, ubóstwi według swojego wyobrażenia miłość i powie, że to jest najważniejsze, to jest wszystko. Tymczasem to Bóg jest miłością. Słuchajmy się w te słowa, zwracając uwagę na to występowanie takie natarczywe tego słowa miłość albo czasownikowej formy kochać czy miłować. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. 10 razy rzeczownik miłość albo czasownik miłować. 10 razy na 4 zdania. Zdania bynajmniej niebanalne. Mogliśmy usłyszeć także, jaki jest dowód na tą miłość Boga do człowieka. W czym ona się przejawia. I dlatego też miłość ma być w życiu człowieka czymś niesamowicie ważnym, ponieważ ta miłość w człowieku, zdolność człowieka do miłowania drugiego człowieka pochodzi od Boga. Nie wiem, czy z tego tekstu wzięła się pewna legenda, ale być może, że z tego tekstu. Piękna legenda pochodząca ze starożytności, a wiemy, że tak długo trwające i powtarzane legendy muszą zawierać bardzo głęboką prawdę. Ta legenda mówi o tym, że biedny święty Jan, mający już prawie 100 lat, żył bardzo długo i na starość po prostu stracił pamięć. Albo też można powiedzieć, że po prostu opanowała go demencja starcza. I praktycznie zapomniał już wszystko, ale na końcu pozostało mu tylko jedno zdanie, które powtarzał. Braciszkowie, miłujmy się wzajemnie. I kiedy pytali dlaczego, to Pan powiedział, miłujmy się wzajemnie. I nic innego nie powtarzał na starość, jakie to właśnie jedno zdanie, braciszkowie, miłujmy się wzajemnie. Wiemy, że szczególnie urokliwe są właśnie takie formy wyrażenia miłości, bardzo proste, byśmy powiedzieli, zniewalające, aż naiwne. Bywa tak, że spotykamy muminka, który, jak to tak mówimy, bardzo ciepło o ludziach, którzy są w jakiś sposób niepełnosprawni. Jeżeli są kochani, choćby przez matkę i za każdym razem okazuje ta matka miłość wobec tego dziecka, to bywa tak, że to dziecko chce wykrzyczeć wręcz, że jest kochane. Bywa też, że człowiek na starość, właśnie tak jak ten święty Jan, traci wszystko, co pamiętał, czego się nauczył, iluś języków, jakąś wiedzę, jakieś tytuły i będzie powtarzał, że Bóg jest dobry. To najpiękniejsze, co może w człowieku pozostać, że Bóg jest miłością, że Bóg jest dobry. Jak to dobrze, że Bóg mnie kocha. Jeżeli tyle zostanie nam
z całego dorobku życia, tego czegośmy się nauczyli, no to najpiękniejsza rzecz, jaka może zostać w człowieku, który wszystko stracił, a pozostawił w sobie, czy pozostało mu w nim, to, co najcenniejsze, co być może musiał w sercu często powtarzać, tak jak święty Jan dzisiaj w 4 zdaniach 10 razy powtórzył słowo miłość albo miłować. Trzeba sobie życzyć czegoś takiego. Ten obraz świętego Józefa, mam nadzieję, że był przybliżany już dzisiaj, jest niezwykle cenny. Zwykle jesteśmy przyzwyczajeni do obrazów podobnych do tego pierwszego obrazu, gdzie po prostu brodaty mężczyzna trzyma w ramionach czasami bardzo nieporadnie dziecko, którym jest Pan Jezus. I możemy powiedzieć, że jest to obraz, którym się trzeba domyślać tego, że to jest Pan Jezus. Bo czasami ta aureola nie pasuje. Natomiast ten obraz, który mamy od wczoraj, wyraża przede wszystkim wszystko coś, czy raczej ten obraz w swoim ułożeniu postaci, w gestach, wyraża coś szalenie ważnego, że Jezus jest Synem Bożym, a święty Józef okazuje mu cześć boską. Pan Jezus jest na takim pięknym podstumencie, które wyraża Jego wywyższenie nad światem. Anioł oddaje mu cześć. Drugi anioł z góry raduje się z tego oddawania czci przez innego anioła i przez świętego Józefa, który oddaje mu cześć. To nie jest syn Józefa. To nie jest syn rzekomo Józefa, czy tego, którego nazywamy cieniem Ojca, ale jest to Syn Boży, którego Józef jest, jak mówimy, też opiekunem pisanym z dużej litery. To dlatego ten obraz, poza walorami artystycznymi, jest naprawdę lepszy i nadający się do czci, do oddawania czci w Kościele, bo on pokazuje, że Józef, świadomy tego, co mu się stało w życiu, co mu się przydarzyło, wie, że ten Syn, któremu został powierzony, Jezus, jest Synem Bożym. Mimo, że nie wygląda na to. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.